Witam serdecznie Państwa. Czy warto inwestować w złoto? Jak inwestować w złoto? Po co inwestować w złoto i kiedy inwestować w złoto? Jak wiemy, w ostatnich dniach podwyższono bardzo wysoko oprocentowanie dolara, funta, euro, franka szwajcarskiego. Oczywiście samo oprocentowanie polskiego złotego jest wysokie. Więc teoretycznie, z punktu widzenia wielu ludzi, bardziej się opłaca trzymać pieniądze w pieniądzach, bo jeżeli włożymy złotówki na polskie konto, to na przykład dostaniemy 7%, 8% w zależności, którą lokatę wybierzemy. 8% w skali roku od miliona złotych, czy 7% w skali roku od miliona złotych, to jest tam 70 tysięcy, 75 tysięcy, prawda, minus podatek, tak? Oprocentowanie bazowe dolara wzrosło do 4,5, euro wzrosło do 3,5, funta, przepraszam, do 2,5, funta wzrosło do 3,5 i to jest bardzo dużo w porównaniu do tego, co było wcześniej. Tak więc, czy przypadkiem złoto nie zacznie być coraz mniej atrakcyjne, tak jak jest coraz mniej atrakcyjny, coraz mniej atrakcyjne są kryptowaluty, prawda? Oczywiście przez ludzi, którzy no, chcą wierzyć w takie rzeczy, ludzie nazwali kryptowaluty nowym złotem, prawda? Nowym złotem. No cóż, z kryptowaluty pierścionka nie zrobisz, prawda? Z łańcuszka i tak dalej. No. Do przemysłu kryptowaluty nie użyjesz. To po prostu jest pewnego rodzaju kod, a technologia blockchain to już jest druga sprawa, prawda? Ale nie będziemy dalej w to wchodzić. Chodzi teraz o nasze dobre złoto, królewskie złoto. Czy warto dalej będzie inwestować w złoto? A jeżeli warto będzie i warto się zastanawiać nad inwestycją w złoto, to jak inwestować w to złoto? Bo przecież każdy może pójść i wypłacić swoje pieniądze i kupić za to bardzo dużo złota, prawda? Za wszystkie pieniądze, na przykład nie wprowadzając tej dywersyfikacji ryzyka, czyli nie wkładając swoich pieniędzy w różne aktywa. No, kupując za swoje wszystkie pieniądze złota, bardzo dużo, w jednym momencie, czy w jeden dzień, możemy się natknąć na pewnego rodzaju pułapkę. Ano taką pułapkę, po pierwsze swoją psychiczną pułapkę, psychologiczną, ze względu na to, że możemy kupić złoto na górce cenowej. Wyobraźmy sobie, że złoto kosztuje 2000 złotych, przepraszam, 2000 dolarów i no, usłyszeliśmy w telewizji, że złoto drożeje już od 3 lat, że na przykład 10 lat temu złoto było 3 razy tańsze, 20 lat temu to w ogóle było 15 razy tańsze, prawda? No i tak sobie słyszymy, nie analizując wykresów, nie analizując cen, nie patrząc, nie edukując się, czym jest w ogóle złoto, jak złoto się porusza w stosunku do dolara, jak cena złota porusza się w stosunku do złotówki i wielu innych czynników, prawda? I idziemy i kupujemy na przykład za 200 tysięcy, za 200 tysięcy złotych złota, prawda? No ale okazuje się, że dolar, że złoto zaczyna drastycznie tanieć, prawda? I w pewnym momencie po pół roku już nasze złoto nie jest warte 200 tysięcy złotych, a jest warte 100 tysięcy złotych. I teraz powstaje takie pytanie, co zrobić, prawda? Co zrobić? No kupiliśmy złota za 200 tysięcy złotych, ale w pewnym momencie po pół roku mamy tylko złoto, które jest już warte 100 tysięcy złotych, bo po prostu straciło na cenie. No i o to chodzi, że złoto bardzo często traci na cenie, ale złoto także bardzo często zyskuje. Jednak w takim długim okresie czasu złoto finalnie zawsze drożeje w stosunku do wcześniejszych cen. Oczywiście są ewenementy cenowe w historii ceny złota, jak nie wiem, zakaz handlu złota, wiadomo, ale raczej mi się wydaje, że komuniści już nie przyjdą do władzy. Mi się zdaje, że tego rodzaju ludzie już nie przyjdą do władzy, bo jest internet i ludzie mają taką za dużo świadomość i świat finalnie jest globalny. Ja wiem, że teraz się oczywiście próbuje złamać świat globalny, bo ten świat globalny nie do końca zaczął już służyć Ameryce, prawda? Bo Chiny tak im urosły i teraz oni chcą ich przytemperować. Chcieliby przerzucić się na te Indie, ale Indie to tak jakoś nie chcą zbytnio, prawda? Bo i tak Indie rosną w danym momencie.
rosną gigantycznie. No, Indie stały się, chyba już przegoniły Chiny liczebnościowo i wydaje mi się, że Indie mają fajniejsze położenie pewnego rodzaju, prawda? Bo Indie mają bardzo wysoką, długą chyba linię brzegową i tak są lepiej z dala od tego kontynentu, są tymi Himalajami od Chin, od separowani. No i mi się wydaje, że Indie mają bardzo fajne położenie. Oczywiście są znacznie mniejsze i jest ich, tych ludzi bardzo dużo, ale generalnie Indie to jest bardzo żyzny kraj, prawda? No tylko jest dużo tych ludzi i mają te swoje takie wierzenia, które no wiadomo, nie do końca im chodzi o to, żeby w życiu dobrze żyć. Wielu tam ludziom w Indiach tam, bo oni w tą reinkarnację tam się palą, tam rzucają do tego Gangesu, tam nogi pływają, prawda, i tak dalej. No mają takie wierzenia, prawda? Mają takie wierzenia, że nie do końca chyba pieniądze są najważniejsze, prawda? Chyba, że nie do, że jest ta reinkarnacja i tak dalej, i tak dalej. Tam nie wiem, nie znam się zbytnio na hinduizmie, chociaż jako człowiek podróżujący, znający Hindusów, to pewnie znam się więcej niż zwykły taki obywatel Rzeczpospolitej, który za dużo nie podróżuje i Hindusów zna bardzo mało. Zresztą pozdrawiam Hindusów, kocham waszą kuchnię, kocham curry. Kocham, 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 niam, niam, niam. Ale pomijając to, przepraszam, wezmę aż łyka kawy. Widzimy właśnie, że ten globalizm, bo zacząłem mówić o globalizmie, który nie do końca już zaczął służyć Stanom Zjednoczonym. A jeżeli coś nie służy Stanom Zjednoczonym, no to Stany Zjednoczone chcą to zmienić. I też jest pytanie, czy ten globalizm służył nam. Mi się wydaje, że globalizm nam służył pewnego rodzaju. Z drugiej strony nam bardzo nie służył, ze względu na to, że u nas bardzo dużo ludzi wyjechało, no to nie do końca na ten globalizm służył, prawda? Pod wieloma kątami wcale nie można powiedzieć, że w Polsce obecnie żyje się, no nie wiem, na lepszym poziomie, aniżeli 20 lat temu. Wielu ludzi odczuwa tą różnicę, że niby się żyje lepiej, ale jeżeli tak się spojrzy, tak z innej perspektywy, to czy na pewno, no w takiej Polsce łatwiej kiedyś było się chyba dostać do lekarza. Wiadomo, że było łapówkarstwo obrzydliwe, prawda, że lekarze brali w łapę. Nie wiem, czy do dzisiaj biorą. Nie wiem, ja jak się pytam ludzi, to mówią, że podobno biorą, prawda, i tak dalej, że dalej są w Polsce łapówki, prawda, więc i wiele, wiele innych takich rzeczy, że dalej niestety takie procedery istnieją. No nie wiem, tak mówią ludzie. No nie wiem, moim zdaniem jest ten proceder mniejszy ze względu na to, że w Polsce ta opieka prywatna stoi na bardzo wysokim poziomie, ta prywatna oczywiście, jak się pójdzie i zapłaci, taka skala światowa i nie do końca już wielu ludzi musi brać te łapówki, bo wcześniej tego nie było, tej prywatności, nie było tych prywatnych klinik, tego wszystkich prywatnych, prawda, przychodni, tak ludzie chyba prywatnie nie chodzili, ale za to dawali łapówki, o to tak działało, prawda, z takiej mojej perspektywy jako chłopca, ja to pamiętam, prawda, że to nie bardzo chodziło się prywatnie do NFZ-u z łapówką, tak mi się zdaje, że to tak wyglądało, a dzisiaj jak ci łapówkarze to w sumie nie muszą być łapówkarzami, chociaż pewnie są, wielu takich jest, no to mogą pracować prywatnie i dzięki temu nie muszą brać tych łapówek, prawda, mogą sobie zarabiać. Ale pomijając właśnie ten fakt, że czy ten globalizm nam to tutaj Polsce, tak jak Ameryce, czy globalizm dla nas jest dobry, no trzeba byłoby się naprawdę długo, długo zastanowić nad tym, ze względu, że rzeczywiście z Polski po prostu bardzo dużo ludzi wyjechało i teraz prawdopodobnie wyjedzie jeszcze więcej, prawda? I właśnie jeszcze więcej przyjedzie teraz przez próbę złamania tego globalizmu, prawda? Złamania tego globalizmu. Tak więc szczytu, końcówki globalizmu, który obserwowaliśmy w ostatnim dziesięcioleciu, czy tam w ostatnich 20 latach, w którym Polska mniej więcej w tym uczestniczyła, a jeszcze bardziej po wejściu w Unii Europejskiej, to żeśmy stracili miliony ludzi, a teraz przez zatrzymanie tego globalizmu stracimy prawdopodobnie następnych obywateli. I w rzeczywistości Polska za 20-30 lat
będzie miała, w Polsce będzie mniej więcej tylko, już się mówi, że za 30 lat w Polsce będzie tylko 32 miliony Polaków, ale jeżeli następne miliony Polaków wyjadą, a wyjadą, bo jest bardzo zła sytuacja ekonomiczna w Polsce, prawda? A żyjemy w Zjednoczonej Europie i możemy jechać sobie gdzie chcemy i wyjadą następne miliony Polaków, no to w rzeczywistości za 20-30 lat w Polsce może być tylko takich rodowitych Polaków, no ja nie wiem, 25 milionów, no niestety tak może być. I to ma wielki właśnie związek ze złotem. Wielki związek ze złotem, bo złoto także ma związek z na przykład nieruchomościami, prawda? Bo jedno jest aktywem i drugie jest aktywem. Oczywiście niektórzy chcieliby, żeby nieruchomość nie była aktywem. No ale nieruchomość zawsze była aktywem, jest aktywem i będzie aktywem, prawda? Tak jak jest ziemia i tak jak jest złoto. Prawda? Niektórzy uważają, że nieruchomość powinna być prawem. No, ja nie wiem, jak nieruchomość ma być prawem, jeżeli nieruchomość jest aktywem. Prawo jest prawem, a nieruchomość jest nieruchomością. Prawda? Słońce jest słońce, prawo jest prawem. No to troszeczkę tak, jak dać ludziom prawo do słońca na przykład. Może ja mam prawo do słońca, prawda? No, prawo do nieruchomości. No to prawo do złota byśmy mogli na przykład. No troszeczkę spogmatwane i z punktu widzenia inwestora w ekonomii, gospodarki. No to trzeba bardzo szerokim łukiem omijać tego rodzaju perspektywy ze względu na to, że nic z tego nie wyjdzie. A pieniądze muszą być zimne, bo jeżeli nie będą zimno patrzeć, no to nie będą na siebie zarabiać. Tak więc to ma wielki obecna sytuacja, jeżeli chodzi o złoto, ma wielki związek z tym, czy warto inwestować złoto i jak inwestować złoto i czy w ogóle opłaca się inwestować złoto, czy raczej sprzedać swoje złoto i jaką cenę będzie miało złoto, prawda? Bo widzicie, szanowni państwo, wcześniej potrafiono nawet zakazać złota, prawda? Na przykład w Stanach Zjednoczonych pewnego czasu zakazano w ogóle handlu złotem. To się nam w głowach nie mieści, ale tak, w świecie anglosaskim są takie sytuacje, że nam się w głowie nie mieści tutaj w Polsce, że w świecie anglosaskim przez nas uważanym za świat jakiś taki, no nie wiem, wolny, no właśnie występowały takie prawa. Co więcej, już obecnie są dziwne prawa, które nam się w głowach nie mieszczą, prawda? Do niedawna ja nawet słyszałem od jednego z polityków, ja tego nie analizowałem, ale podobno w latach 70. w Wielkiej Brytanii, przez co Wielka Brytania się zawaliła i przyszła Thatcherowa. Ja tego nie analizowałem, bo mi się nie chce akurat tego analizować. No, może kiedyś znajdę czas, ale to mówił pewnego rodzaju polityk w takiej luźnej rozmowie brytyjski. I tam chyba nie miał w tym sensu kłamać i tego nie potwierdzać, że w 70-tych latach na chwilę podatek dla najbogatszych wynosił chyba 95%. Proszę sobie wyobrazić, 95%. Gdy u nas była ciężka komuna w latach 70-tych, w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych przed Thatcherową podatek był 95% dla najbogatszych i przyszła Thatcherowa, to wszystko rozwaliła i Wielka Brytania tam się zaczęła, prawda, rozwijać, bo w latach 70. mało kto wie, ale właśnie był wielki, gigantyczny kryzys i bardzo dużo ludzi po prostu uciekało z Wielkiej Brytanii. Mało ludzi to wie, ale dlatego Brytyjczycy tak biorą ludzi do siebie, ze względu na to, że po prostu z Wielkiej Brytanii sami Brytyjczycy po prostu uciekają, bo Wielka Brytania, wiecie, no, ma ten świat anglosaski, na całym świecie mówią po angielsku, jest Australia, jest Ameryka, jest Kanada, wiecie, jest Nowa Zelandia, jest masa krajów, w którym mówi się po angielsku i ci ludzie po prostu stamtąd uciekali w latach 70., czyli był taki ten brain drain, prawda? Brain drain, prawda? Czyli drenaż mózgu, tak? Tak więc no są takie pewnego rodzaju prawa, na przykład można sobie wyobrazić, że zakazaliby handlu złota, prawda? Ale to się wydaje kuriozalne, bo gdyby mieli, w obecnych czasach chyba tego się nie da zrobić, ze względu na to, że gdyby, no bo jest internet, po pierwsze, bo jest internet, oczywiście mogliby zakazać wolnego internetu, co właściwie już jest normą, bo ten internet jest trochę taki już zakazany, nie jest wolny, prawda? To się diametralnie zmienia. Internet dzisiaj, a 10 lat temu mi jest bardzo przykro, że na przykład, znaczy z jednej strony bardzo dobrze, że
akurat tak mocno nie byłem w internecie te 15 lat temu, bo bym był dzisiaj już bardzo, bardzo stary, prawda? Bo w 15 lat temu rzeczywiście internet był no wolnym miejscem, strasznie był internet 15 lat temu. Do dzisiaj internet jest, mimo to, że są te wszystkie, prawda, że są te wszystkie TikToki, prawda, te YouTuby, YouTube, TikTok, prawda, że to wszystko jest, że są podcasty, że to wszystko jest, ale chodzi o inną sprawę. Chodzi o taką sprawę, że nikt się nie czepiał stron internetowych. Nikt się tego nie czepiał, biznes można było prowadzić, a dzisiaj to się wszyscy czepiają tu, ten, prawda? I właśnie dlatego, że jest ten TikTok i na przykład ten Facebook, prawda, i to wszystko, i to właśnie ogranicza, bo jeżeli stamtąd cię wyrzucą, no to taki człowiek będzie miał bardzo duży problem. I w rzeczywistości może się wydawać, że jest inaczej, ale to ma bardzo duży związek z ceną złota, tak jak ma to związek właśnie z ceną, z wartością takich kryptowalut, tak jak Bitcoin i inne rzeczy, bo właśnie te problemy zakazywania, nakazywania, wyłączania właśnie sprawiły, że te kryptowaluty są takie popularne, prawda? Jednak z kryptowalutami jest problem, że ich tam może powstać setki, prawda, albo tam będą upadać, bo nie są kontrolowane. Z drugiej strony, jakby były kontrolowane, to będą mogli zabierać. Jak będą kontrolowane, to nie będą tak rosły, bo te mafie nie będą w to inwestować, bo wiadomo, że to bandyci w to inwestują, prawda, i tak dalej, tak więc no, z tego punktu widzenia. Ale właśnie, czy jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie już teraz, czy warto inwestować w złoto, czy warto kupić złoto, prawda, czy warto kupić złoto? Zanim przejdę dalej, chciałbym powiedzieć, że te wideo, ten film, ten podcast nie mógłby powstać, gdyby nie XTX House, czyli porównywarka nieruchomości na sprzedaż, na wynajem, na którą każdy może stworzyć swoją listę nieruchomości, czy się jest agentem, czy się jest deweloperem, czy się jest zwykłym sprzedawcą swojej własnej nieruchomości. Możesz rzucić swoją nieruchomość i dzięki temu szybko i łatwo ją sprzedać. Jak na razie z XTX House to wszystko. Ale dodatkowo bardzo proszę o subskrybowanie kanału na YouTube, polubienie łapki, o danie łapki w górę, o merytoryczny komentarz. Im więcej subskrypcji, tym lepsze produkcje będziemy w stanie dla Państwa tworzyć. Tak więc wracając do tematu inwestowania w złoto, prawda? Obecnie rosną drastycznie oprocentowania walut i teraz trzeba sobie zadać pytania. Jeżeli dolar amerykański dzisiaj kosztuje bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo dużo płacą za dolara amerykańskiego, prawda? I dodatkowo dolar amerykański już nie jest oprocentowany 0, a jest oprocentowany 4,5%, to przypadkiem czy nie bardziej opłaca się właśnie inwestować w dolara amerykańskiego, który jest bardzo, bardzo drogi, a dodatkowo w stosunku do swoich cen jest, przepraszam, do swojego wcześniejszego oprocentowania jest bardzo, bardzo wysoko oprocentowany. Popatrzmy, dolar amerykański został oprocentowany 4,5%, jednak niedawno dolar amerykański był oprocentowany prawie że 0, prawda? 4,5%, a 0 to jest bardzo duża różnica, prawda? Wszędzie oprocentowania rosną, z tym, że dolar z tych takich głównych walut jest właśnie bardzo wysoko oprocentowany, bo ani funt brytyjski nie jest wyżej oprocentowany niż dolar, bo proszę zobaczyć, funt brytyjski jest oprocentowany 3,5%, a dolar 4,5%. Euro jest oprocentowane 2,5%, a dolar jest oprocentowany 4,5%, prawda? Nawet korona norweska jest oprocentowana znacznie mniej od dolara, bo tylko 2,75%. Korona szwedzka jest oprocentowana 2,5%. Proszę zobaczyć, korona duńska jest oprocentowana 1,75%. I bodajże, jeżeli chodzi o
Jeżeli chodzi o Szwajcarię, to Szwajcaria nawet jest oprocentowana tylko 1%. Oczywiście w Polsce polska złotówka jest oprocentowana 6,75 i to jest bardzo, bardzo dużo, prawda? I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no, jeżeli dolar jest drogi, to po co w ogóle kupować złoto? Jeżeli dolar jest wysoko oprocentowany, to po co kupować złoto? Po co kupować srebro? No przecież dolar jest drogi i wysoko oprocentowany, prawda? Bo tak działa właśnie na ilustrację w naszym mózgu, że jeżeli coś jest drogie, no to warto go kupić, a jeżeli jeszcze płaci dywidendę, prawda, w postaci oprocentowania 4,5%, no to tym bardziej się, czy tam 4%, wiadomo, że 4,5 nie dostaniemy, tylko 4, w zależności od tego, gdzie będziemy trzymać te dolary, no to chyba się opłaca, prawda? I teraz, gdybyśmy użyli tego odwiecznego, to pokażę na wykresie, wystarczy wejść na Know-how Insider i tutaj będziemy mieli wykres dolara amerykańskiego. Wykres dolara amerykańskiego. Na knowhowinsider.com. Dzięki knowhowinsider.com mogą powstawać te filmy. I proszę zobaczyć. Tutaj mamy wykres, wystarczy w tym okienku wpisać USD PLN. Tak? No i mamy USD PLN. I to jest wykres dolara amerykańskiego do polskiego złotego ostatnich 30 lat. I teraz, jaki to w ogóle ma związek z dolarem amerykańskim? No to ma gigantyczny związek z dolarem amerykańskim, bo waluta też jest aktywem, prawda? Bo waluta też jest aktywem. Pomijając już ten fakt, że ja uważam, że raczej handlu złota nie zabronią, oczywiście jakoś tam mogą zabronić, bo na przykład zabronić importu złota na przykład z Rosji, no ale wystarczy, ale kto jest w stanie sprawdzić, czy akurat złoto pochodzi z Rosji? No nikt nie jest w stanie sprawdzić, skąd pochodzi złoto, szanowni państwo, no przecież to skąd jestem w stanie sprawdzić, skąd pochodzi aluminium, prawda? Skąd jestem w stanie sprawdzić, skąd pochodzi złoto? No przecież przetopię, wymarzę numerek i koniec. I tyle, prawda? Zrobię z tego, nie wiem, tam pierścionek i do widzenia. No i nikt się nad tym nie będzie w ogóle zastanawiał. Tak naprawdę i tyle. Tak więc finalnie można zakazywać kryptowalut, no ale kryptowaluty będą tak długo, jak ludziom, którzy chcą, żeby kryptowaluty były, to będą i jak długo, w zależności od ilości krajów, bo jeżeli na przykład w połowie krajów na świecie zakażą kryptowalut, no to te kryptowaluty przerzucą się do innych krajów, prawda? No, wszystkie kraje musiałyby zakazać kryptowalut, albo chociaż większość krajów, które w ogóle się liczą, musiałoby zakazać kryptowalut. To musiałaby być taka, wiecie, ogólnoświatowy zwrot, tak jak z tym, że 50 lat temu, czy 60, czy 70, po wojnie zaakceptowano, że dolar jest walutą światową i potem jeszcze zaakceptowano, że jest petrodolarem i tak dalej, no wszyscy musieliby się jakoś na to zgodzić. No w czasie tej naszej historii ostatnich dziesięcioleci, no ten, kto się nie zgadzał, to dostawał srogą karę. Prawda? Od Stanów Zjednoczonych. Taka jest prawda. Tu, tam, prawda? Ci, co nie chcieli petrodolara, no to dostawali srogą karę, prawda? Ale te kary się skończyły obecnie. Wymierzanie tych kar się skończyło. Teraz jest walka o petrodolara w Zatoce Perskiej. Moim zdaniem to jest tylko taki teatrzyk, bo mi się wydaje, no nie wiem, będę bardzo zdziwiony, jeżeli tam, nie wiem, Katar, nie wiem, Arabia Saudyjska i reszta tych krajów, prawda? Tego Golfu zrezygnuje z dolara amerykańskiego, no bo oni kupują broń dla Amerykanów, nakupowali tej broni, przecież są napakowani tą bronią, inwestują w te spółki, prawda, są bardzo mocno powiązani, oczywiście na arenie międzynarodowej tam robią co chcą i tak dalej, to nie jest tak, że to, nie wiem, oni tam są takimi, wiecie, popychadłami jak Polacy na przykład, prawda? Bo na przykład Katar czy Arabia Saudyjska współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, oni są przez nich bronieni, kupują tą całą broń, robią te mistrzostwa świata, wiecie, na skalę, którą się nie wyobrażamy sobie w Polsce, bo na przykład w Polsce to my nie byliśmy w stanie nawet stworzyć razem euro, prawda? Mistrzostw Europy, bo musieliśmy z Ukrainą. De facto te stadiony na Ukrainie zostały zniszczone przez Ruskich, prawda? Chyba tam w tym Doniecku i tak dalej, ale pomijając to, wracając do tematu,
No moim zdaniem, te właśnie kraje, te muzułmańskie, które, te bogate, które mają bogactwo, o którym my możemy sobie pośnić, prawda? A współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, to moim zdaniem nie zrezygnują z petrodolara. Koniec, kropka. No, ja, tam Chińczycy teraz jeżdżą, ich namawiają. Rosjanie domagają się wypłaty w rublach, no i w sumie na to polecieli ludzie i biorą tą wypłatę w tych rublach, prawda? Kupują ten gaz w tych rublach, ale to kupują kraje, które no i tak ze Stanami Zjednoczonymi nie mają jakichś takich większych stosunków, w których się no, ich tam słuchają, prawda? Więc teoretycznie moim zdaniem dolar się utrzyma jakoś tam. No może się nie utrzymać, ale jak się nie utrzyma, to właśnie totalnie dolar amerykański się zawali. Bo jeżeli Chiny nie będą musiały się rozliczać z Arabią Saudyjską i na przykład z Katarem i z tymi krajami, które produkują ten gaz i tę ropę w dolarze amerykańskim, no to już będzie bez sensu, żeby w ogóle się w tym dolarze amerykańskim chyba rozliczać, prawda, na świecie. Tak mi się wydaje. I to, że chyba nawet wtedy Europa by się nie rozliczała, no bo to by było bez sensu. Dla Stanów oczywiście już to, że oni by się zdecydowali na usunięcie petrodolara, to by był gigantyczny problem. Ale to nie oznacza, żeby uratowało tego petrodolara, gdybyśmy my się chcieli w tym petrodolarze rozliczać. Myślę, że wtedy dolar i tak by się zawalił jakoś, prędzej czy później, bo Rosja by się rozliczała w rublu, Arabia Saudyjska i tam Katar by się rozliczał w juanie, więc to już by w ogóle nie miało żadnego znaczenia, tak? Czy jest ten petrodolar, czy go nie ma. Właściwie zatrzymując tego petrodolara, Europa, Stany Zjednoczone, Australia i Kanada wydaje mi się, żeby się pogrążyły, bo mielibyśmy tylko takie swoje podwórko, prawda? Bo petrodolar, jako w ogóle dolar jako waluta światowa, taka gigantyczna, chyba ma tylko i wyłącznie sens, gdy no, takie właśnie kraje jak Arabia i właśnie Europa to respektują. Popatrzmy, już to ma mniejszy sens, gdy nie chce respektować Rosja, chociaż Rosja nie jest jakimś znaczącym, taka jest prawda, no Rosja tutaj tam robi co robi, ale generalnie Rosja to jest 130 milionów ludzi, prawda, gigantyczny kraj, który ma do utrzymania, oni w rzeczywistości mogliby być bardzo bogaci i tak dalej. No ale nie są i nie będą, ze względu na to, że robią takie rzeczy, jak robią na Ukrainie i tyle. Mogliby być bogaci, ale oni się wszystkiego boją, że ktoś im tam ciągle chce jakąś krzywdę robić. Kto im krzywdę by chciał? I teraz trzeba sobie powiedzieć, kto tym Ruskom chce zrobić krzywdę? Mają gigantyczny kraj, nie wiem, 300 razy większy niż na przykład Wielka Brytania, nie wiem, 80 razy większy niż Polska. Mają gigantyczny kraj, a oni ciągle czują zagrożenie. Wiecie, to jest chore, prawda? Oni by chcieli wszystkich wybić naokoło, żeby nie czuć się zagrożonym. No to troszeczkę tak jak człowiek, który boi się mieszkać w mieście, albo boi się na jakimś osiedlu mieszkać, najlepiej by wyjechał gdzieś w Bieszczady i wokół siebie nie miał żadnych sąsiadów, a jakby miał sąsiadów, to najlepiej takich, nie wiem, nogi by im podcinał, albo ręce, prawda? Coś w tym stylu, no nie? No tak się Rosjanie troszeczkę, no tak się Rosjanie z mojej perspektywy zachowują. Z mojej perspektywy, bo oni mają, jeszcze zrozumiałe jest, żeby oni mieli mały ten kraj, ale oni mają taki gigantyczny ten kraj i oni wokół siebie po prostu wszystko niszczą. Tak to wygląda z mojej perspektywy i z perspektywy na przykład Polaków i wielu Europejczyków i krajów, które właściwie z nimi graniczą, prawda? Tak to wygląda. Więc oni sami są sobie są problemem i oni niby tam mają, wywierają takie wielkie wrażenie na świat i tak dalej, ale w rzeczywistości to dalej nie jest wcale bogaty kraj, tylko wielki kraj z wieloma problemami etnicznymi, bo tam jest, nie wiem, 100 czy 150 języków, bo Rosja to nie są Rosjanie, tylko Rosjanie są tutaj w Moskwie i Petersburgu, prawda, i tutaj w tych okolicach do Uralu, a tam na dole to nie są żadni Rosjanie, tylko to są ludy kaukaskie, prawda, tam od Czeczenów po Inguszetię i tak dalej, a tam za Uralem to już w ogóle są azjatyckie totalnie ludy, prawda, nie wiem, Mongołowie, pozostałości po Mongołach, prawda, no i to wszystko trzeba utrzymywać i tak dalej.
I taka jedna Rosja to może sobie robić takie rzeczy właściwie, prawda? Ale gdyby do nich się przyłączyła na przykład ta Arabia Saudyjska, ten Katar, to wszystko, prawda, te wszystkie kraje i tak dalej, no to mógłby to być pewnego rodzaju problem. Mógł być, ale mi się zdaje, że tak się nie stanie, ze względu na to, że Arabia Saudyjska i Katar i Emiraty Arabskie i co tam jeszcze istnieje dzięki nim, to istnieją dzięki Stanom Zjednoczonym, tak? I usunięcie petrodolara z ich perspektywy byłoby totalną głupotą. I to ma gigantyczny właśnie związek ze złotem. Bo gdyby petrodolar upadł, no to prawdopodobnie złoto będzie drastycznie zyskiwało na wartości. Drastycznie zyskiwało na wartości. I teraz, jak nie upadnie, to też będzie zyskiwało na wartości. Tylko że w inny sposób i przez inny powód, bo wielu ludziom może się obecnie wydawać, że opłaca się trzymać pieniądze w pieniądzach. Popatrzmy. Bo dzisiaj dolar na przykład kosztuje 4,42, prawda? Tak, tylko że przed chwilą dolar kosztował 5 zł. Gdy dolar kosztował 5 zł, był znacznie mniej oprocentowany niż dzisiaj. Obecnie dolar jest bardzo drogi. Jest bardzo drogi. Dzisiaj cena dolara 4,42, gdzie zazwyczaj ludzie w percepcji pamiętają ostatni tydzień cenowy danej waluty, czy ostatni miesiąc, czy ostatnie 3 miesiące. Nie zastanawiają się nad rok temu, 2, 3, czy średnim kursem danej waluty. Tak jest w percepcji ludzkiej, w psychice ogólnie ludzi, kreowanej też przez media. I ludzie sobie myślą dzisiaj, o, dolar jest 4,42. I zapewniam Państwa, że ludzie myślą, że dzisiaj dolar jest tani. A w rzeczywistości, proszę zobaczyć, dolar 4,42, dolar, pomijając obecny okres i ten okres gigantycznej zwyżki kursu dolara amerykańskiego w ciągu ostatnich tych 2 lat poprzez po prostu zwykłe kryzysy, bo dlatego dolar jest drogi, bo są po prostu kryzysy i tyle. I tyle, ale pomijając te kryzysy w ciągu ostatnich 2 lat, to dolar amerykański ostatnio kosztował 4,42, a kiedy? W 98 roku chyba. Proszę zobaczyć, czyli 24 lata temu, tak? W rzeczywistości dzisiaj dolar jest bardzo drogi, ale podwyższają oprocentowanie. Mimo to, że dolar jest drogi. Co to znaczy w ogóle? Co to znaczy? No, powinni podwyższać, gdy dolar jest tani. Czyli oni już nie są. Taki dolar ma problem. Dolar jest drogi i już podwyższają oprocentowanie. To co będzie, jak dolar spadnie tu? To już nie będą w stanie podnosić oprocentowania. Proszę bardzo. Tak? Co się stanie, jeżeli dolar spadnie na przykład do 3,50? Tak jak w 2018, albo do 3,80, tak jak w 2000. Proszę bardzo, tutaj 2021 bodajże i dolar kosztował 3,70 czy 3,60. Dokładnie nie będę sprawdzał. Prawda? 3,60. Co się stanie, jak dolar spadnie do 3,60? Prawda? No ludzie będą chętnie kupowali na pewno amerykańskie produkty, serwisy i tak dalej. No ale jeżeli już dzisiaj mają takie wysokie oprocentowanie i to wysokie oprocentowanie nie pomaga dolarowi nabierać na wartości, tylko utrzymywać ewentualnie na tym poziomie 4,42 do polskiego złotego, to co się stanie, jeżeli dolar spadnie, proszę zobaczyć, do 3 zł, albo 3,50, albo 3,30, jeżeli oni już mają oprocentowanie dzisiaj 4,5. Co wtedy będą musieli zrobić? Co oni wtedy zrobią? Czy co, podwyższą oprocentowanie dolara do 10% w skali roku? Proszę sobie wyobrazić, no kiedy ostatnio dolar amerykański był oprocentowany 10%? Jaki to będzie wstrząs? Czyli co zrobią? Może obniżą wtedy oprocentowanie i zrobią jak w 2008 i proszę zobaczyć. I dolar amerykański, jak obniżą to oprocentowanie, to dolar amerykański będzie spadał, ale z drugiej strony ludzie też będą kupować od nich serwisy, prawda? I będą chcieli te dolary, bo będzie coraz tańsza, a kupuje się dolara wtedy, gdy jest tanio. I w innej sytuacji będzie, jeżeli dolar amerykański straci tron petrodolara. No jak straci tron petrodolara, no jeżeli nie będziemy się rozliczać w dolarze, jeżeli złoto nie będzie przeliczane na dolary, bo złoto też jest przeliczane teoretycznie na dolary. Jeżeli złoto nie będzie przeliczane na dolary, bo gdy dolar tanieje, to złoto drożeje zazwyczaj.
A gdy dolar drożeje, to dolar, przepraszam, gdy dolar drożeje, to złoto tanieje w określeniu dolarowym. Zaraz to pokażę na wykresie. A w stosunku do złotówki, mimo to, że bardzo często jest tak, że złoto idzie do góry, w dół, do góry, w dół, ale na złotówki kosztuje tyle samo w przeliczeniu na złotówki, prawda? W ten sposób to wygląda. I jeżeli, wyobraźmy sobie, że dolar wtedy spada do tych trzech i przestaje być petrodolarem. Moim zdaniem dolar będzie petrodolarem i tym gazowym dolarem i tak dalej. To będzie dalej trwało, a jak nie będzie, no to dolar w stosunku do złota, w rzeczywistości dzisiaj złoto kosztuje tam 1800, no to moim zdaniem złoto będzie kosztowało nawet 10 tysięcy dolarów. Zamiast 2000 dolarów, prawda? Zamiast 2000 dolarów. I teraz jest ważne zrozumieć, jaki to będzie miało wpływ na to, czy się w ogóle opłaca kupować złoto. I jak kupować złoto. Wejdźmy na złoto, ale zanim wejdziemy na złoto, to Fed Dobra. Dobra, i wchodzimy na dolara amerykańskiego. Proszę zobaczyć. Przepraszam, na złoto. Teraz totalnie będziemy w tym wstępem. Ten wstęp był bardzo ważny, bo to ten wstęp trzeba zrozumieć. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Proszę zobaczyć. To jest wykres ceny złota w stosunku do dolara amerykańskiego. Tutaj mamy dzisiaj najpierw uświadomię jedną rzecz. W 2003 złoto kosztowało lekko ponad 200 dolarów. Przed chwilą złoto kosztowało 2000 dolarów, 2000 dolarów. I dzisiejszą cenę już złoto osiągnęło za uncję w 2010, tak? Proszę zobaczyć. Co to oznacza, że od 2003 czy tam drugiego złoto podrożało 5, 4, 5, 6, 7 razy. 700%, 800, tak? Do dzisiaj, do niedawna złoto było warte 800% więcej, aniżeli w 2003, drugim, tak? 800%. Proszę sobie wyobrazić, czy w 20 lat ceny nieruchomości w Polsce podrożały 800%. Nie. Nie, nie podrożały. Ceny w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat nie wzrosły 800%. Bo to oznacza, że dzisiejszy apartament, gdyby ceny nieruchomości miały wzrosnąć tak jak cena złota przez 20 lat, proszę zobaczyć, przez 20 lat, to dzisiejsza nieruchomość za milion złotych, jeżeli mamy dzisiejszą nieruchomość milion złotych, to oznacza, że ta nieruchomość 20 lat temu powinna kosztować 50 tysięcy złotych, prawda? Oczywiście to jest, przepraszam, przepraszam, wezmę, policzę, milion złotych, tak, podzielić na 8, tak? To dzisiejsza nieruchomość 20 lat temu powinna kosztować 125 tysięcy złotych. 125 tysięcy złotych, tak? Oczywiście bardzo dużo nieruchomości w Polsce w rzeczywistości wzrosło 500-600% w 20 lat. Wzrosło 500-600% bardzo dużo nieruchomości w Polsce. Taka jest prawda. Bardzo dużo nieruchomości przez 20 lat wzrosło cenowo o 500-600%. Ale nie wszystkie. Ale nie wszystkie i też niektóre tylko, tak? Ale złoto wzrosło o 800% tylko od 2000 przez 7 lat. O 600% czy tam 700, prawda? W 7 czy 8 lat wzrosło. To jest bardzo dużo. Proszę zobaczyć. Złoto od tutaj sobie spadło od 2016 do dzisiaj cena złota prawie dwukrotnie wzrosła, prawda?
Przechodząc dalej, już wiemy, że złoto może wzrosnąć w bardzo długim okresie, ale jeżeli kupimy w złym okresie złota za wszystkie swoje pieniądze, proszę zobaczyć, jeżeli kupimy złota, byśmy kupili w 2011 złota, bardzo dużo za swoje pieniądze, to byśmy stracili. Proszę zobaczyć, tutaj, tak? Do 2017, byśmy mogli się wystraszyć. To jest to, o czym ja mówię na początku. Gdybyśmy kupili, jeżeli nie wprowadzamy dywersyfikacji ryzyka w czasie i w aktywie, w czasie i aktywie, czyli nie inwestujemy co jakiś czas, regularnie, prawda? Znaczy nie regularnie, tylko jak się stanie, prawda? Bo regularnie to znaczy, że idę regularnie ćwiczyć, a nie inwestuje się regularnie, tylko w odpowiednim czasie inwestuje się co jakiś czas. Nie będę używał słowa regularnie do inwestowania, bo nie inwestuje się regularnie. Bo nie inwestuje się na przykład, gdy rzeczy są za drogie, to się nie inwestuje wtedy regularnie co tydzień, prawda? Czy co miesiąc, gdy coś jest drogie tylko dlatego, że jest drogie, prawda? Nie. Nie inwestuje się regularnie, inwestuje się co jakiś czas, gdy sytuacja odpowiada. I proszę zobaczyć. Gdybyśmy nie wprowadzali dywersyfikacji ryzyka i na przykład kupili złota w 2010 za 1 000 000 złotych, no to z 1800 mielibyśmy tam 1100 po kilku latach, prawda? I bylibyśmy bardzo rozgoryczeni, bo zainwestowaliśmy tam 1 000 000 i teraz to złoto, które wcześniej kupiliśmy za 1 000 000, warte by było na przykład po 4 latach tylko 600 tysięcy, prawda? I osoba, która by sprzedała to złoto, bo by się bała, że już niedługo to złoto jednak będzie warte 300 tysięcy, 200 tysięcy, a są tacy ludzie, co by wierzyli, że będzie warte nic. No są tacy ludzie, naprawdę, można takie kity, uwierzcie mi, szanowni państwo. Jak od 15 lat na maksa zajmuję się finansami, a od 20 lat biznesem, naprawdę słyszałem takie bzdury i większe. Dlatego na przykład można było, prawdopodobnie właśnie dlatego można było wciskać na przykład Polakom w 2007, 2006, 2008, prawda, roku, że złotówka będzie, że euro będzie kosztowało 2 złote, czy złotówkę przez cały czas. Tak? Można tak było, albo można wmówić, że euro będzie kosztować na przykład 5 zł przez cały czas. Można tak mówić ludziom, tak? Takie bzdury. To jest bzdura i to jest wykorzystywane strach. Strach. Strach, niewiedza, bojaźń, choroby psychiczne. Mało się o tym mówi, jeżeli chodzi o inwestowanie. Ale ludzie mają paranoję. Paranoję mają, mało się o tym mówi. Ja zauważyłem, że w ogóle o tym nikt nie mówi. Chciałem na początku o tym mówić, ale stwierdziłem, że chyba to jest za ciężkie i teraz o tym powiem, prawda? Dlaczego łatwo okłamywać ludzi? Bo ludzie mają choroby psychiczne. Ludzie mają urojenia. Ludzie mają psychozy. Ludzie mają te, jak to się nazywa? Jak to jest? Depresję, prawda? Depresję, tak? I ludzi łatwo zrobić w ciula. Tak, ludzie się boją i mają psychozy, że o, dolar będzie, to jest psychoza totalna, prawda? Tak, tak łatwo ludzi, łatwo w ten sposób robić w ciula. I tak robiono w ciula podobno w 2008, gdy banki wmawiały przedsiębiorcom, że na przykład dolar, przepraszam, euro będzie kosztować 2 złote i dobrym dla nich pomysłem będzie, jeżeli oni z tym bankiem podpiszą taką umowę, w której na przykład, nie wiem, jakiś budowlaniec czy ktoś, nie wiem, przedsiębiorstwo udzielające usług spawania na przykład 200 pracowników z Polski, na przykład w Niemczech czy w Holandii, miało na przykład wpływy 1 000 000 euro miesięcznie na polskie konto i na przykład banki przychodziły podobno i namawiały tych ludzi w 2007 i 2008, namawiały tych ludzi do tego, aby podpisywali kontrakt z tymi bankami, aby te banki im dawały za ten 1 000 000 euro każdego miesiąca sztywny kurs 3,20 za 1 euro, 3,20 złotego za 1 euro i ludzie się na to chwytali, naprawdę, jest mi bardzo przykro z powodu tych ludzi, naprawdę jest mi bardzo przykro, bo po prostu to, co zrobiły te banki, to jest zwykłe oszustwo i żerowanie na ludzkiej niewiedzy.
No, w normalnych sytuacjach to takie banki powinny być zamknięte, a ludzie, którzy to wymyślili, powinni chyba siedzieć w więzieniach, mi się wydaje. No nie wiem, no chyba, no to się w głowie nie mieści coś takiego, prawda, żeby pójść i człowieka na taką minę wrąbać. Przecież bank wie, że są fluktuacje walut, prawda? A taki człowiek może naprawdę sobie nie zdawać sprawy, tym bardziej taki człowiek, który po prostu jest dobry w spawaniu. I wiecie, 20 lat spawał, potem, wiecie, 20 lat spawał i na przykład od 20 roku do 40 roku życia, wiecie, był na stoczni na przykład spawaczem, prawda, aby był tam spawał, był kierownikiem, był jakimś tam majstrem, prawda, i potem, wiecie, założył swoją firmę, swoją spółkę i zaczął, wiecie, weszliśmy do Unii Europejskiej i na przykład weszliśmy do, i miał tych 300 spawaczy pod sobą i, wiecie, prowadził biznes w tej Unii Europejskiej i, wiecie, dzięki swojej ciężkiej pracy przez 40 lat był dobrym spawaczem, znał się na robocie, wiedział się robić, ale nie rozumiał, czym jest waluta. Nie rozumiał, czy jest złotówka, czym jest euro, nie wiedział, czy jest, czym to jest, czy, z czym to się je. Był taki człowiek. No i przychodził taki bank do niego i mu tam wcinżał, prawda, tak jak się wcinża Polakom dzisiaj w telewizorach, żeby na przykład, że zaraz wymyślą kredyty na 2% spłacane przez państwo, gdzie się gospodarka przez to zawali, prawda? No teraz coś takiego jest. No, po prostu trzeba, no nie wiem, no moim zdaniem, no to jest tragedia, co się obecnie dzieje w Polsce, no ale to się powtarza co 5 lat. Co 5 lat coś wymyślają, żeby ludzi po prostu okraść, zniszczyć i wprowadzić w totalne niewolnictwo, tak? To jest co 5-7 lat, tak? Nie wiem, czy ci ludzie robią to z głupoty, czy po prostu to są zwykli złodzieje. Zwykli złodzieje, którym prawo po prostu pomaga okradać, niszczyć ludzi. I taka osoba, która właśnie, powracając do złota, kupiła tutaj złota w 2010 za swoje pieniądze, za 1 000 000 złotych, bo kupiła naraz, nie użyła dywersyfikacji ryzyka w czasie i nie użyła dywersyfikacji ryzyka, że za wszystko nie kupujemy jednego aktywa. No i po kilku latach, sprzedając to złoto, uzyskała tylko 600 tysięcy złotych, prawda? I taka osoba mogłaby się przerazić, bo by się właśnie bała, że to złoto na przykład, nie wiem, spadnie do okresu, nie wiem, tam z 98, i że za złoto, które było warte 1 000 000 złotych, za które dała 1 000 000 złotych, dostanie tylko, no, 170 tysięcy złotych. No, każdy by się popłakał wtedy, prawda? No, niestety tak było, prawda? A, pomijając, bo nie dokończyłem tej myśli wcześniejszej, no i jak podpisywali ci ludzie po 3,20, bo się bali, że euro będzie kosztowało 2 złote i że już nie będą mieli biznesu z Europy, no to euro podskoczyło wtedy do 4,50 i ludzie, którzy nie podpisali tego, to mogli sobie swoje 1 000 000 euro wymieniać po 4,20, tak, czy tam 4,50, czyli dostawali za 1 000 000 euro 4,5 miliona złotych, a ci ludzie, którzy podpisali z tymi bankami te umowy po sztywnym kursie 3,20, no to za 1 000 000 euro dostawali 3,2 miliona złotych zamiast 4,5 miliona złotych, czyli tracili 1,3 miliona złotych każdego miesiąca tylko i wyłącznie na wymianie waluty, prawda? Czyli to jest, wiecie, przeraża, mnie osobiście przeraża, że nie, w państwie prawa może coś takiego istnieć, że można tak zniszczyć kogoś w majestacie prawa. W majestacie prawa. Ale dobra, jedziemy dalej. 170 tysięcy złotych by kosztowało to złoto, powiedzmy, że tak człowiek się ba, prawda? Że to złoto spada, spada i że tutaj się zaczął bać i że to złoto spadnie i sprzedał tutaj, prawda? I sprzedał tutaj to złoto i rzeczywiście, jeżeli kupimy drogo i sprzedamy tanio, no to stracimy. Jeżeli kupiliśmy za 1 000 000 i sprzedamy za 600 tysięcy, no to straciliśmy 400 tysięcy minus inflację jeszcze, prawda? Ale gdyby ten człowiek potrzymał to złoto przez jakiś czas, proszę zobaczyć tutaj, no to miałby tyle samo. Miałby tyle samo. A jeżeli rzeczywiście to się stanie z dolarem, co się stanie, czyli będą dalej go drukować, nawet jeżeli petrodolar zachowa swoje standardy, to dolar może kosztować 10 tysięcy, 10 tysięcy. 10 tysięcy, 10 tysięcy, przepraszam, złoto może kosztować 10 tysięcy dolarów. Bo jeżeli złoto już w 2011 roku, czyli 10 lat, 11 lat temu, gdy bodajże gotówki było 3 razy mniej w wielu państwach niż dzisiaj, no to dzisiaj, dodając inflację, tratatata, no to złoto powinno dzisiaj kosztować 8 tysięcy dolarów. Dzisiaj złoto powinno kosztować 8 tysięcy dolarów, ale dlatego, że są kryptowaluty i że pieniądze poszły w nieruchomości
i tak dalej, i tak dalej. Też się inwestuje inaczej, prawda? W żywność, prawda? Się spekuluje żywnością, spekuluje się dzisiaj, wiecie, gazem się spekuluje, drewnem się spekuluje, mąką, cukrem, ryżem, żywnością się spekuluje dzisiaj. Spekuluje się gazem, ropą, dlatego to spekulanci wywindowali oczywiście. No ale prędzej czy później jakoś tam, nie wiem, to się odmieni i ten pieniądze gdzieś tam będą musiały pójść, prawda? No a gdzie pójdą? No w złoto pójdą, proszę państwa, w srebro pójdą, no a gdzie mają pójść, prawda? W przecenione nieruchomości, które się zawalą, jeżeli będą produkować następne jakieś programy, kreatury, które niby pomagają kupować nieruchomości, a tylko je pompują i dążymy do totalnego zawalenia rynku, totalnego, znaczy i tak się zawali, ale jeżeli będziemy dawać, jeszcze dorzucać tej oliwy do ognia, no obecnie mamy sytuację taką, że u nas są tacy decydenci, że wiedzą, że stracą władzę i oni teraz będą dawali tyle jakichś dziwnych pomysłów, dolewania oliwy do ognia. Do dolewania oliwy do ognia, tak jak ostatnie decyzje na temat stworzenia kredytów, które nie są kredytami. Dobra, o tym mówiłem wcześniej, to sobie Państwo wróćcie, bo aż mnie to przeraża. Dzisiaj mówimy czysto o złocie. Dzisiaj mówimy czysto o złocie. I proszę Państwa, już dzisiaj złoto mogłoby kosztować 10 tysięcy dolarów. 8 tysięcy, już dzisiaj, bez żadnego problemu. No ale powstały te kryptowaluty, tylko teraz te kryptowaluty będą, wiecie, no coraz bardziej tracić, bo ludzie rozumieją, że złoto to sobie możesz zakopać, złoto to sobie możesz się wymienić, złoto to ci każdy kupi, a kryptowaluty nie każdy od ciebie kupi, tak? A złoto każdy od ciebie kupi po jakiejś tam cenie. To jest złoto. Tak jak brylanty, prawda? Popatrzmy, idź kup pierścionek z brylantem. No, idź kup pierścionek z brylantem. Ze złotym złotym ringiem, złotą obrączką i z brylantem. No im większy brylant, tym droższy, prawda? No przecież to jest drogie. Popatrzmy, wyobraźmy sobie, że mamy kilo pierścionków z brylantami. Wyobraźmy sobie, no tu mamy bardzo dużo pieniędzy. Gdyby tak przez 30 lat kupować co pół roku pierścionek z brylantem, no to dzisiaj bylibyśmy bardzo bogaci. Gdyby nie wierzyć w OFE, gdyby nie wierzyć Kaczyńskiemu, Tuskowi, tamtemu, jak on tam ma, Millerowi, tym wszystkim ludziom, no to gdyby po prostu ludzie zamiast w złotówkę, zamiast w jakieś tam OFE, zamiast to czy w tamto, po prostu kupowali złote pierścionki z brylantem, no to byśmy byli drugimi Swarowskimi. Kto był w Antwerpii? Tam jest ulica z brylantami, tak? I tak dalej. No to u nas w każdym mieście byłaby ulica z brylantami, no. Taka jest prawda. Myśmy się tu. Taka jest prawda. No, taka jest prawda. Ale zauważyłem, coraz więcej sklepów w Polsce powstaje właśnie z brylantami, z biżuterią. Brawo, brawo, brawo. Tak jest. Żoną. Proszę państwa, żonom zamiast głupot, które się rozwalą i tak dalej, kupcie pierścionek, byle mały, co jakiś czas, zamiast głupich jakichś rzeczy, które i tak się rozwalą, kupcie, wiecie, wyobraźmy sobie, że mamy młode małżeństwo, tak, w wieku 22 lat, bardzo młode małżeństwo, chociaż na kiedyś to by było już nawet takie niemłode, no ale na dzisiaj bardzo młode, no i to młode małżeństwo, wyobraźmy sobie, że ten mąż ma 22 lata, żona ma 18, bo to chyba czasem lepiej. Jak mąż jest bardziej doświadczony, chyba, no tak chyba jest, to chyba nawet kobiety tak wolą, prawda, żeby mężczyzna wiedział więcej. No a im człowiek starszy, to chyba tym lepiej, prawda, wtedy ma więcej tej wiedzy, prawda. No i wyobraźmy sobie, że jest ta kobieta i ona ma te 18 lat, i biorą ten ślub, i ten mąż ma 22 lata. I ten mąż przez całe życie, zamiast tej kobiecie kupować te kwiaty produkowane w Holandii i nam sprzedawane za krocie tutaj, zamiast kupować te bzdury, które się rozwalają, jakieś tam, nie wiem, szmaty i tak dalej, wiecie, to się wszystko rozwala, jakieś bzdety, co jakiś czas na prezent kupuje takiej żonie jakąś biżuterię. Tylko nie biżuterię jakąś kiepską, tylko, wiecie, z porządnego srebra, z porządnego złota, z brylantami, prawda? I tak. Przez 30 lat, przez 30 lat do 48 roku życia. Prawda?
I ta żona też temu mężowi na te prezenty zamiast jakichś tam głupot totalnych, wiecie, jakichś badziewiastych rzeczy, kupuje właśnie takie rzeczy jak właśnie, no nie wiem, zegarek dobry, prawda, wiecie, dobry, wiecie, właśnie złoto. Popatrzcie na Brytyjczyków. Brytyjczycy cali chodzą obwieszeni złotem. Brytyjczycy, Anglicy, nie? Kto był w Wielkiej Brytanii, kto mieszka, to wie. Teraz to się tak mniej zmieniło, ale Anglicy cali chodzą obwieszeni złotem. Oni oczywiście mają te śmieszne takie złoto o kiepskiej próbie za Argosa, no nie? Kto wie? Kto wie? Bo to tam idzie się do tego Argosa, to są takie sklepy skatalogowe, gdzie idziesz i mówisz, że chcesz to z katalogu i oni ci przynoszą i tam na przykład są te pierścienie. Są te pierścienie, oni mają na rękach te pierścienie. Złote, prawda? Nie wiem, czy oni im do obrony służą te pierścienie, no ale są te pierścienie złote i one są duże i fajnie wyglądają, tylko że ta próba jest kiepska, prawda? No ale to jest finalnie złoto. To jest finalnie, to nie jest najwyższej próby złota, ale to jest złoto. I ci ludzie mają po prostu bardzo dużo złota w Wielkiej Brytanii, o tym się nie mówi, a Polacy nie mają tego złota. Polacy nie chodzą obwieszani złotem mężczyźni, bo u nas mężczyźni nie noszą sygnetów, ewentualnie obrączki i moim zdaniem dobrze by było, gdyby to się zmieniło, prawda? Nie kupować głupot, a właśnie kupować takie rzeczy, które można sprzedać. Ja Państwu coś powiem. Ja mam takie narzędzia i te narzędzia, one chyba mają po 40-50 lat. To są jeszcze narzędzia ruskie takie chyba, czy polskie, które były wybudowane, stworzone 40 lat temu. Tylko one są tak porządne, że one po 40 latach dalej służą, nie? Takie narzędzia. A dzisiaj jak ktoś chce pójść kupić taki klucz, taki porządny, no to wiecie, bardzo dużo pieniędzy musi wydać, nie? Takie porządne narzędzia, bo można kupić kiepskie narzędzia, one się nam połamią, zepsują, prawda? Kiepskie stopy i tak dalej, tak? Czyli po 5 latach tego narzędzia nie będzie. A ja mam takie narzędzia, które 40 lat są i one dalej żyją. One dalej żyją po 40 latach. Tak za komuny się robiło narzędzia w Polsce i w Rosji, takie. Że do dzisiaj po 40 latach one po prostu są, wiecie, nie wyglądają na nowe, ale służą. To tak jak robić, wiecie, domy z kamienia, z marmuru, prawda? One będą stały, tak jak stały domy w Grecji, w Rzymie, prawda? Do dzisiaj, prawda, by stały, tak. Popatrzmy, ile tego jest, tak? Bo tu kamień jest twardy, prawda? I właśnie o to chodzi ze złotem, że jeżeli kupujemy co jakiś czas, to nie mamy problemu, bo tutaj widzimy, że gdybyśmy kupili drogo wszystko na raz, no to byśmy bardzo dużo stracili po jakimś czasie. Byśmy musieli czekać, żeby zyskać. Ale popatrzmy teraz, co narysuję. Jak właśnie inwestować w złoto? Oczywiście ja nie namawiam nikogo do inwestowania w złoto. Ja nie namawiam nikogo do kupowania biżuterii. Każdy ma swój mózg i niech robi to, co uważa. Ja tylko pokazuję, jak się zachowuje świat. Pamiętajmy, że decyzje podejmujemy na własne ryzyko. Nawet na podstawie tego, co ja tutaj mówię. To nie jest ani porada, nikomu nie doradzam. Ja po prostu rozmawiam o aktywach. Tak jakby jak ktoś rozmawia o polityce, czy jak ktoś rozmawia o szminkach. Albo o sukienkach. Ja rozmawiam o aktywach, bo tym się interesuję, bo to robię, tym się zajmuję profesjonalnie. Pieniędzmi. Zajmuję się finansami, ekonomią, gospodarką. O tym rozmawiam. Prawda? Ale to nie oznacza, że masz robić to, o czym rozmawiam. Bo możesz sobie się skrzywdzić, jeżeli robisz to źle, jeżeli jesteś niedoedukowaną osobą, jeżeli nie rozumiesz, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tak? Tak więc zobaczmy, co by się działo, gdyby na przykład. Weźmy dole. Najpierw. Co by się działo, gdyby. Proszę zobaczyć. Tutaj zrobiłem do 98. Co by się działo, gdyby inwestować w złoto? Gdyby zacząć inwestować złota w 75, prawda? Tylko, że to jest w dolarze. Kurczę, to troszeczkę ciężko to wytłumaczyć w złotówce, bo takie wykresy nie istnieją. Musiałbym taki. Nie, weźmy na przestrzeni jednak tych 30 lat, bo to ciężko wytłumaczyć, bo to wtedy złotówka, to komuna, to nie ma takich wykresów. Ja musiałbym to stworzyć, to kilka dni by zajęło. To trzeba po prostu w mózgownicy sobie poustawiać. Ale dobra. Teraz pokażę coś, czego nie trzeba w mózgownicy ustawiać. Dobra. Okej. No i weźmy pod uwagę właśnie to małżeństwo przez. Mamy rodzinę. Mamy rodzinę
która zaczęła inwestować w złoto 40 lat temu, tak? Pobrali się, jak mieli 20 lat, dzisiaj mają 60 lat, dzisiaj jest 22 minus 40, prawda? No to 82. Od 82, od tutaj. Zaczęli kupować złoto, kawałek po kawałku. No i kupowali. A, przepraszam. No i kupowali sobie złoto. Od 82 po kawałeczku, po malutku kupowali złoto od 82 roku do dzisiaj, prawda? Wtedy, gdy jest tanie. Albo nawet, gdy jest drogie, bo to nie wiadomo, kiedy jest drogie, a kiedy tanie, prawda? I sobie kupowali. I popatrzmy, wszystko, co było wcześniej, to byśmy do dzisiaj zarobili, prawda? Proszę zobaczyć. Wszystko, co było wcześniej, to byśmy zarobili. Też trzeba pamiętać, że pieniądze mogą uciec w brylanty. Więc brylanty też są fajne. O tym się w ogóle nie mówi. Tak się mówi złoto, srebro, ale nikt nie mówi o brylantach, szanowni państwo. Brylanty mogą być tak drogie, bo wymyślono coś takiego jak brylantowe baterie, które wykorzystują odpady atomowe z elektrowni i taka atomowa bateria z brylantów, tylko te brylanty sztuczne, a może można używać tych brylantów niesztucznych, dają energię przez 2000 lat podobno. No taka technologia już jest na świecie. O tym się nie mówi, ale taka technologia jest. Tylko jest pytanie, czy ta technologia jest rakotwórcza, czy nie jest, nie wiem, prawda? No ale generalnie taka technologia jest. A jeżeli te baterie rzeczywiście, jeżeli już można używać brylantów i wyobraźmy sobie, że te baterie brylantowe z odpadami atomowymi są tańsze z prawdziwych brylantów, a nie sztucznych brylantów, to by oznaczało, że brylanty, że ludzie, którzy mają brylanty, mogą tworzyć sobie na przykład... Brylanty wtedy będą najdroższą rzeczą na świecie. Brylanty będą... No. Brylanty będą najdroższą rzeczą na świecie wtedy. Więc brylanty tak się może opłaca kupować. Akurat pod tym kątem, prawda? Że są te atomowe baterie, w których przewodnikiem jest brylant. Prawda? No tak... Tak mówią ci naukowcy, nie znam się na tym, prawda? Nie zajmuję się... atomicami, prawda? Ale tak właśnie jest, że wymyślili baterie, w których przewodnikiem jest brylant, tylko że sztuczny brylant i ten brylant jest tak dobrym przewodnikiem tych odpadów atomowych z elektrowni atomowych, że te baterie mogą dawać elektryczność przez 2000 lat. Wyobrażamy sobie 2000 lat. To ile taka jedna bateria będzie warta, która daje 2000 lat prąd? 2000 lat. Proszę sobie to wyobrazić. Jak brylanty wtedy... A jeżeli się okaże, że sztuczne brylanty ciężko wytworzyć, bo trzeba dużo energii stworzyć, żeby tworzyć sztucznego brylanta. Takie sztuczne, one nie wyglądają jak te prawdziwe, prawda? Ale sztuczne brylanty, to oznacza, że wszystkie brylanty świata będą mega, mega drogie. Że brylanty nie będą kosztowały tyle, co dzisiaj, a będą, nie wiem, 1000 razy droższe, 2000 razy droższe, 100 tysięcy razy droższe będą brylanty. Tak może być, szanowni państwo. Tak może być. Tak więc popatrzmy, jeżeli chodzi o złoto. Gdyby ktoś kupował pierścionki z brylantami, prawda, i ze złotem, jakie to by było drogie? Tak, bo też trzeba pamiętać, że pierścionek trzeba wyrabiać, więc samo złoto kupować i samego brylanta, no to wiadomo, że ten brylant musi być oszlifowany, a przecież szlifowanie brylanta kosztuje, prawda? Przecież ktoś to musi robić. A wyobraźmy sobie, że kupujemy pierścionek z oszlifowanym brylantem, prawda? Czyli tak, zarabiamy na tym, że złoto drożeje, że brylanty drożeją, ale także zarabiamy na tym, że ten brylant został oszlifowany, włożony, prawda, czyli na tym jubilerze, prawda, 30 lat temu, a 30 lat temu zarobki były na przykład 15 razy mniejsze niż dzisiaj, czyli już na tym także zarabiamy na pracy. Na pracy przez 30 lat temu, prawda, bo jubilerowi 30 lat temu było można zapłacić 15 razy mniej. Więc nie dość, że złoto było, wiecie, 20 razy tańsze, to i jubiler, praca jubilera, wyszlifowania tego brylanta, włożenia tego brylanta w ten pierścionek, zrobienia tego pierścionka też 15 razy tańszy był, prawda? Popatrzmy, jak to trzyma cenę. I gdyby kupować tylko to złoto, proszę bardzo, wszystkie ceny, które właśnie zaznaczyłem, są znacznie niższe. I popatrzmy nawet stąd, nawet tu,
Wszystko, na wszystkim byśmy zarobili. Proszę zobaczyć, na wszystkim byśmy. A tutaj też byśmy zarobili po 100%, prawda? Na wszystkim byśmy zarobili do dzisiaj. Na wszystkim. Chociażby nominalnie. Wiadomo, bo jest inflacja, ale. No mówię, też jeżeli będziemy kupować pierścionki, złoto, wiadomo, że pierścionki się psują i dlatego one muszą być ładne z ten, ale popatrzmy. Pierścionki z brylantami, prawda? Czyli taka jak biżuteria. Popatrzmy, w tych muzeach są te biżuterie, prawda? I ile one są tam warte? Tam biżuteria jakiejś tam księżnej sprzed 300 lat, która jest na przykład warta, biżuteria wysadzana brylantami jest tam na przykład warta, nie wiem, 130 milionów dolarów, tak? Czyli wiecie, no prawie miliard złotych. Rozumiemy to? A nie jakieś tam bitcoiny, streetcoiny, czy tam jakieś tam papierki, tak? Proszę. Wszystko, czyli tak, nominalnie nie dostalibyśmy pieniędzy tylko tutaj od tych zaznaczonych punktów. Tylko tutaj. A jeżeli pieniądze pójdą w złoto, bo na przykład nie pójdą w brylanty, bo może być tak, że pieniądze pójdą w brylanty, bo te atomice, prawda, te atomowe baterie, oni tak naprawdę, ja podejrzewam, że tak naprawdę w świecie jest wymyślona już taka technologia, że prawdopodobnie ani byśmy nie musieli mieć tego, ani byśmy nie musieli używać, wiecie, tych baterii, tego wszystkiego. I tak dalej. Tak mi się wydaje, bo jeżeli pokazują takie baterie, które mogą 2000 lat trwać, ale one nie są dalej produkowane, to jest dziwne, prawda? Ale wyobraźmy sobie, że cena dolara po prostu będzie odzwierciedlać się w cenie złota pod kątem tego, ile tego dolara zostało wydrukowanego, ile tego dolara zostało stworzonego, kreowanego tanim kredytem. To dzisiaj tyle będzie ten dolar kosztował. 10 tysięcy będzie kosztował dolar. Tak jest, proszę zobaczyć. I to wszystko, co było kupione, będzie warte tutaj. Tak? Oczywiście, wcale tak nie musi być, że dolar amerykański wzrośnie, bo mówię, bo może być szał na brylanty na przykład. Wyobraźmy, że srebro zostało wymyślone, dlatego wprowadzamy dywersyfikację ryzyka w czasie, czyli tak, nie inwestujemy swoich wszystkich pieniędzy na przykład w złoto, na przykład tak mówi teoria, żeby nie inwestować swoich wszystkich pieniędzy tylko w złoto, bo coś ze złotem może się stać, ale na przykład. Rozbijamy na złoto, na brylanty, na srebro, prawda? Na jak ktoś chce, właśnie na gotówkę, ale tą gotówkę wtedy trzeba wymieniać, kupować, gdy jest tania, i sprzedawać, gdy jest droga, prawda? I tak wtedy zarabiać z tą gotówką. Tak to właśnie jest, prawda? Oczywiście w nieruchomości też można kupować, prawda? Bo warto mieć też nieruchomości i tak dalej. No ale to nie jest tylko i wyłącznie takie rozwiązanie. Oczywiście może być tak, że złoto w rzeczywistości spadnie i będzie tak się poruszać, proszę zobaczyć. Tak się poruszać przez jakiś czas, tak jak tutaj. Bo proszę zobaczyć, tutaj złoto też było bardzo drogie, a potem zaczęło spadać, tak? Tylko że wtedy nie było tyle tej gotówki, no. Wtedy nie było internetu, ludzie nie mieli takiej świadomości, prawda? Ludzi można było robić w jaju. Przecież ile jakichś złodziejskich produktów zostało wymyślonych, jakieś Amber Goldy, to przy tym to jest nic, prawda? Przy tym, co się działo w latach 90. na świecie, prawda? Jak okradano ludzi. Jak się zresztą okrada do dzisiaj, no bo przecież nawet taki głupi ten FX, prawda? Ten, nie wiem, ten, ta giełda walut, prawda? Tam, gdzie te miliardy ludzi stracili. No i to ciągle w kółko jest, prawda? I dlatego prawdziwa cena złota nie ma prawdziwego odzwierciedlenia, no, w jego cenie. Tak? Czyli złoto jest tanie. Złoto dzisiaj jest tanie. Taka jest prawda z mojej perspektywy, a może nie być tanie, tylko i wyłącznie. Bo coś, bo na przykład właśnie ta technologia zostanie uwolniona, że te brylanty będą tak drogie, no to każdy będzie chciał mieć te brylanty, prawda? A potem się okaże, że to była lipa i te brylanty spadną na cenie, prawda? Oczywiście nie będą dalej drogie, ale jak ktoś kupi na górce cenowej te brylanty, no to wtedy dostanie po dupie, prawda? Bo mogą taką plotkę rzucić, że będą produkować te baterie z tych brylantów jako przewodnik w tych odpadów atomowych i wiecie, no, ktoś kupi 100 razy droższe brylanty niż dzisiaj i ten, nie? A potem powiedzą, że a, to w sumie to tak się nie da. Jednak trzeba jeździć na ropę. No, tak może być. Tak więc, szanowni państwo, złoto
zawsze opłacało się inwestować w długim okresie czasu, kupując co jakiś czas. Powtarzam, nieregularnie, nie ma czegoś takiego jak regularność, a co jakiś czas wtedy, gdy akurat jest tanie, prawda? W brylanty, w złoto, w pracę tworzenia tych biżuterii, bo za stworzenie biżuterii 15 lat temu, mówię, zapłacilibyśmy 15 razy mniej niż dzisiaj, 30 lat temu, 15 razy mniej niż dzisiaj, prawda? Bo jeżeli płaca minimalna 30 lat temu wynosiła 20 razy mniej niż dzisiaj, no to podejrzewam, że praca jubilera też mniej więcej wynosiła te 20 razy mniej niż dzisiaj. Oczywiście jubiler zarabia więcej niż płaca minimalna, ale dzisiaj jubiler zarabia 20 razy więcej niż kiedyś, podejrzewam, nominalnie w złotówkach, prawda? Tak to właśnie wygląda, szanowni państwo. Tak więc kupujemy regularnie, co jakiś czas. Są zloty, są upadki, ale widzimy w historycznym okresie złoto zawsze drożało wobec jakichś tam papierków. Pamiętajmy, że jak mamy złoto, to też jest tak fajnie, że jak mamy złoto, to nie mamy problemu, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Bo w nieruchomości inwestuje się w ten sposób, że jednak finalnie z nieruchomościami jest taki problem, że trzeba je remontować. Mogą ci się nie wyprowadzić, bo w Polsce jest problem. Mówi się o tych okupas w Hiszpanii. Rzeczywiście to jest problem, ale ci okupas głównie, oni się tam wprowadzają do tych nieruchomości bankowych, prawda? Co przejęły banki, albo jakichś tam deweloperskich stanów jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Z tym jest problem. A jeżeli chodzi o takie zwykłe nieruchomości, to ludzie sobie tam jakieś czujniki tam zakładają i wystarczy, że ktoś ci wejdzie do domu, wzywasz policję i ich wyrzucają. To nie jest tak, że jak ktoś ci wejdzie do domu, to zaraz tam może zostać. Sąsiedzi zaraz krzyczą, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To tak też nie działa, prawda, są specjalne firmy, tam płacisz 30 euro tam miesięcznie, prawda, i masz czujniki włamania, bo przecież wtedy człowiek musi ci się włamać, masz czujniki, masz kamery, prawda, i po 5 minutach taka firma jest w takim mieszkaniu i takiego delikwenta za fraki przyjeżdża policja i tyle, prawda, bo to jest włamanie, właściwie takiego człowieka można właściwie zamknąć, no w Polsce by się takiego człowieka zamknęło do więzienia za włamanie na 5 lat, no, ale w Polsce właściwie jest znacznie gorsze sytuacja, jeżeli chodzi o najem. Wiadomo, że jest ten rodzaj kontraktu krótkoterminowego, dzięki czemu ludzie muszą się wyprowadzić z tego domu, ale w Polsce też ciężko wyrzucić ludzi stąd czy stamtąd, prawda? Dlatego Polacy nie wynajmują swoich domów, tak jak w Wielkiej Brytanii, bo boją się, że ci ludzie się nie wyprowadzą i tak dalej. A w rzeczywistości Polacy mogliby wynajmować swoje domy i mieliby z tego wielki kapitał, ale tego nie robią, po prostu się boją, prawda? Ale finalnie właśnie złoto takie jest, że wiecie, no złoto się gdzieś tam ukryje, trochę ukryjesz w skrytce w Szwajcarii, trochę ukryjesz w skrytce w Gdańsku trochę, nie wiem, w Warszawie trochę, nie wiem, w Krakowie trochę, nie wiem, w Londynie trochę tu, trochę, nie wiem, tam, prawda? Bo wiadomo, że no, nie trzyma się w jednym miejscu, bo jak się będzie trzymać w jednym miejscu, z drugiej strony to też to ciężko uwierzyć tym Szwajcarom, czy tam Brytyjczykom to już w ogóle, czy Amerykanom, no bo finalnie, wiecie, oni mogą wam, nie wiem, stwierdzą, że Polakom zabrażają pieniądze i zabierają złoto na przykład, prawda? Nic nie jest jednostajne, prawda? Już chyba czasem może lepiej gdzieś zakopać swoje złoto, skitrać, ale wiadomo, chodzą poszukiwacze skarbów, prawda? Z tymi i takie złoto łatwo znaleźć i ci ukradną, prawda? Tak więc, szanowni państwo, do usłyszenia. Bardzo proszę o subskrypcję kanału na YouTube Formuła Nieruchomości UK. Dzięki temu będziemy mogli więcej wrzucać fajnych filmów z coraz lepszym kontentem. Kanał Formuła Nieruchomości UK działa już od prawie od 8 lat, ale go ostatnio odgrzewaliśmy. A także, jeżeli jesteście właścicielami nieruchomości, które chcielibyście sprzedać, deweloperami, agencjami nieruchomości, wchodźcie na XTX House i umieszczajcie swoje nieruchomości, dzięki czemu będziecie mieli darmowy materiał reklamowy. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.